Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu podsumowali zdarzenia powstałe na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego w 2015 roku. Omówili również ilość i jakość sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który udało im się pozyskać. Statystyki pokazują, że w 2015 roku miało miejsce 1410 zdarzeń, w tym 950 pożarów, co stanowi o 207 więcej niż w roku 2014. Najwięcej z nich miało miejsce na terenie Tarnobrzega. Najwięcej pożarów odnotowaliśmy w dziale uprawy rolnictwo, czyli w dziale w gminach wiejskich powiatu tarnobrzeskiego, powodowane głównie wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach. To były te miesiące luty, marzec, kwiecień oraz lipiec, sierpień, wrzesień. Te miesiące najbardziej suche, gdzie tych pożarów było bardzo dużo. Podczas spotkania wspomniano również o najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych zdarzeniach, do których zaliczają się między innymi pożar salonu samochodowego w Tarnobrzegu, zderzenie samochodu ciężarowego z busem osobowym na drodze w Chmielowie, eksplozja w zakładzie na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wypadek drogowy w Zabrniu. Mimo że był to rok pracowity, komendant miejski Andrzej Babiec nazywa go również rokiem dobrym, ze względu choćby na ilość i jakość pozyskanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. To jest sprzęt za blisko 2 miliony złotych. To jest cztery duże pojazdy pożarnicze. To jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy, lekki samochód ratownictwa wodnego, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy oraz amfibia gąsienicowa. To jest znaczny jakby zastrzyk, jeżeli chodzi o sprzęt i wzmocnienie naszych działań. Straty popożarowe powstałe na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego w 2015 roku wyniosły ponad 9 milionów złotych, natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na kwotę blisko 19 milionów złotych.